panem prezydentem Komorowskim na temat, co z tą demokracją. Właśnie co z tą Polską, co z tym światem. Ja proponuję taki schemat dzisiejszego spotkania, że najpierw pan prezydent wypowie od siebie to, co chce. Później ja zadam parę pytań, a później będziemy rozmawiać z salą. Proszę państwa, po pierwsze chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie tutaj do Poznania, do mojego Poznania. To dla mnie zawsze miasto rodzinne Poznań. Serdecznie dziękuję Kodowi, a także dziękuję innym środowiskom opozycji demokratycznej w Polsce za to, że zechciały przyjść. Dziękuję wszystkim obecnym. Z pewnym takim niepewnością, tak powiem, przystępuję, bo to mam, widzę, bardzo baczną kontrolę. Nie tylko, że telewizja publiczna tu się ustawiła, ale jeszcze, proszę państwa, drugi państwo. Cała seria znajomych, które zerka na mnie z różnych środowisk politycznych, bo i właśnie i z Platformy Obywatelskiej, i z Nowoczesnej. O, nawet pan Czarzasty tutaj się pojawił. To już mnie niepokoi. Są także koledzy z KOD-u, jest Mateusz Kijowski. No i jest cała masa Polaków. I myślę, że to dobrze, że taka kontrola jest, co ten pan były prezydent powie. To także jest zachęta do tego, żeby nasze dzisiejsze spotkanie zacząć od swoistego wyznania. Proszę państwa, ja jestem człowiekiem, jako człowiek, jako polityk jestem spełniony. Natomiast z tego spełnienia czerpię parę istotnych wskazówek. Po pierwsze, że całe te 20 parę lat służby w ramach państwa, wolnego polskiego państwa, nauczyło mnie to tego, że łatwo się bardzo traci przyjaciół, a o wiele trudniej się ich zyskuje. I że największą stratą w polityce są zawsze osoby, z którymi szło się przez jakiś odcinek życia razem w ramach czegoś, co dla mnie było szalenie ważne, a więc pewne poczucie wspólnoty drogi i wspólnoty celu. A potem gdzieś się traciło tych ludzi, gdzieś różne zjawiska, sytuacje dzieliły, oddzielały, a nawet konfliktowały. Więc z tego płynie dla mnie wniosek, że po wszystkich moich doświadczeniach jedno jest ważne dla mnie, jest dla mnie jest ważną wskazówką to, że należy szukać ludzi do współpracy. Należy zyskiwać ludzi, akceptują, że nie tylko mają prawo, ale powinni się w ogóle trochę różnić. Dlatego cieszę się, że mogę jako były prezydent wspierać także szeroko pojęte środowiska opozycji demokratycznej w Polsce, akceptując i rozumiejąc głęboko to, że one się różnią, że mają różne sobie stawiają cele, że się po prostu muszą różnić w sensie uznawania tego, co jest ważne, co najważniejsze. Ale właśnie z tą różnorodnością chciałbym bardzo mieć do czynienia i jej również służyć. Proszę państwa, innym doświadczeniem z tych 20 paru lat służby w państwie demokratycznym, ale może przede wszystkim z doświadczeniem z poprzednich lat walki o Polskę niepodległą, suwerenną, demokratyczną, wolnorynkową, także zorientowaną na zachód, chcącą się integrować ze światem zachodnim, z tego doświadczenia płynie to, że skoro udało się nam osiągnąć tak wiele, bo udało się w pokoleniu ludzi Solidarności osiągnąć nieprawdopodobnie dużo na skalę całego tysiąclecia polskiego albo i więcej. Udało się nam osiągnąć wszystkie najważniejsze, najpiękniejsze cele, o których wcześniej mogliśmy tylko marzyć, mogliśmy śnić. A okazało się, że jak się chce, jak się potrafi wykorzystać sytuację zewnętrzną i wewnętrzną, to można te cele osiągnąć. Z tego wyciągam wniosek, że nigdy nie ma sytuacji takiej, w której warto okazać bezradność i akceptować rzecz, zjawiska złe, których nie chcemy. Odwrotnie, zawsze trzeba liczyć na to,
że i własnym wysiłkiem, ale i pobudzając innych, że wykorzystując różne sytuacje zewnętrzne, można doprowadzić do wielkiej zmiany. Mówię to dlatego, że mam świadomość, iż wiele osób dzisiaj zadaje sobie właśnie pytania, co z tą Polską, co z tą Polską demokratyczną. I wiem, że wiele osób ma często gdzieś doświadcza zwątpienia, że skoro ta władza ma wszystko w ręku, że ma wszystkie tajne policje, męskie, żeńskie, nijakie, dwupłciowe, że my nie mamy narzędzi do skutecznego przeciwstawiania się obecnej władzy. Tak nigdy nie było. Tak nigdy nie jest, nie będzie. Jest coś takiego, że jednak prawda i wola walki, głębokie przekonanie o słuszności własnej stanowią gigantyczną siłę. Dlatego widzę także i swoją rolę jako byłego prezydenta, jako byłego człowieka dawnej opozycji demokratyczno-niepodległościowej w czasach komunistycznych. Widzę jako podtrzymywanie ducha, wiary w to, że demokracja w Polsce wróci na swoje normalne tory. Proszę Państwa, to nie oznacza, że nie można butelki odkręcić. Proszę Państwa, to nie oznacza wcale konieczność pogodzenia się z tym, co nas niepokoi, lęka, co nam przeszkadza. Wręcz odwrotnie, to oznacza mobilizowanie do skuteczniejszej walki. Proszę Państwa, warto się rozejrzeć trochę dookoła. No, ja wiem, że część ludzi jest sparaliżowanych tym, że tutaj takie, a nie inne wyniki wyborcze, że ta władza nie ma żadnej kontroli, nie ma żadnych ograniczeń, robi co chce i że w zasadzie nie widać, żeby jej specjalnie słupki wyborcze spadały. Proszę Państwa, to nie jest przypadek, że w rocznicę rządów PiS-u w Polsce Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące polskiej gospodarki. Za chwilę do tego wrócę. Proszę Państwa, poza tym nie po raz pierwszy przeżywamy rządy populistów. Populizm zawsze istniał w polityce. Populizm zawsze jest pokusą, ale i zagrożeniem dla polityki demokratycznej. Populizm ma w sobie także ogromne pokłady atrakcyjności. Przyciąga, pociąga ludzi jako proste rozwiązanie, jako obietnice, które ludzie chcą słyszeć. No ale proszę Państwa, zawsze bankiet się w końcu kończy i zaczyna się kac. Zaczął się kac dla obecnej władzy. No jeżeli po roku najpierw obietnic, potem rozdawania są dane świadczące o tym, że polska gospodarka spowolniła w sposób niesłychanie spektakularny, ale i niebezpieczny do 2,5%. W sytuacji, kiedy obecny rząd zapowiadał, że wyprowadzi Polskę z rzekomej pułapki średniego rozwoju, no wyprowadził tylko do niższego rozwoju. To powinno nam dać wiele do myślenia. To i tak się kończą zawsze rządy populistów. Tak się kończy brak odpowiedzialności w polityce. Najpierw łatwe rozdawanie obietnic, potem rozdawanie pieniędzy, których nie ma w budżecie. Co robi dobry gospodarz? Wydaje tyle, ile ma. Jeszcze chce, żeby trochę zostało na trudne czasy. Żeby było za co kupić dzieciom buty na zimę, żeby było czym nakarmić rodzinę, zapłacić za czynsz, za mieszkanie. Lepiej mieć troszkę w zapasie. My, Polacy, jesteśmy w sytuacji takiej, kiedy mamy jeszcze jedno wielkie zadanie, które powinno nas zawsze przestrzegać przed łatwym wydawaniem nieistniejących pieniędzy. Że my mamy do nadgonienia, do dogonienia ogromną większość krajów europejskich. My jesteśmy krajem,
My jesteśmy narodem na dorobku. Inni są przed nami. Są wielokrotnie bogatsi, bo inaczej ich potraktowała historia. Bo inny był ich los, ich rodzin, ich los osobisty. Mają, odziedziczyli po poprzednich pokoleniach majątki, zapasy różnego rodzaju. A my zaczynaliśmy zawsze od zera. Co pokolenie to katastrofa. Co pokolenie trzeba rozpoczynać od zera. To było pierwsze pokolenie, które mogło powiedzieć: zostawiamy naszym dzieciom znowu jakiś nasz dorobek. Jeśli ten dorobek pomnożą, to dogonimy lepszą część Europy, zasobniejszą, bogatszą. Do tego trzeba konsekwencji, do tego trzeba umiaru politycznego, do tego także trzeba przekonania, że nie możemy żyć ponad stan, ponad polski stan. Dzisiaj z niesamowitym, z rozbawieniem najpierw, a potem z przerażeniem, słuchałem wyjaśnień obecnych ludzi władzy. Skąd się wziął ten spadek wzrostu gospodarczego w naszym kraju? Tak poważny i tak niebezpieczny. No jeśli pan Kaczyński mówi, że wziął się stąd, że to jest efekt działania biznesu polskiego, powiązanego rzekomo z poprzednią władzą, to wiecie państwo, ja słyszę już propagandę z lat 50., kiedy się okazywało, że zbiory rolnikom polskim zjadała stonka amerykańska zrzucana z samolotów i wypuszczana z łodzi podwodnych na Bałtyku. To jest ten sam sposób myślenia. Jeśli słyszę panią premier, która mówi, że ten gwałtowny spadek bierze się stąd, że to jest efekt złej działalności, a de facto podejrzanych machinacji samorządów związanych z poprzednią władzą, to ja myślę się, skąd się ty, kobieto, wzięłaś? Przecież sama pracowałaś samorządem. Jeszcze wicepremiera Morawieckiego, który mówi o tym, że nic się nie stało, że wszystko jest dobrze, że będziemy mieli znowu do końca roku 3,5% wzrost gospodarczy. To ja myślę, człowieku, z jakiej choinki ci się urwałeś? Bo to jest rzecz nieprawdopodobna, żeby człowiek odpowiedzialny za gospodarkę i za finanse państwa polskiego mówił publicznie rodakom, że nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało, że będziemy do końca roku odbudujemy taki wzrost gospodarczy, co wątpią praktycznie wszyscy eksperci. To po co takie rzeczy opowiadać? To tylko i wyłącznie po to, żeby być cząstką propagandy rzekomego sukcesu. Proszę państwa, nie trzeba uprawiać propagandy klęski, ale trzeba ostro reagować na nonsensy, na głupoty i na błędy każdej władzy. Ta władza musi od nas usłyszeć, że to nie biznes polski, nie samorządowcy popsuli gospodarkę polską, tylko że popsuli to rządzący, tworząc sytuację niepewności, tworząc sytuację ciągłej zmiany, tworząc dyskutując o różnorakich wersjach obciążeń podatkowych, tworząc sytuację zniechęcającą do inwestowania pieniędzy w Polsce. To są rzeczy tak proste i oczywiste, że wydawałoby się, że nie warto tego tłumaczyć. Ale proszę państwa, na tym właśnie polega uroda populizmu, że mówi jeszcze prościej, mówi jeszcze prymitywniejszymi skojarzeniami, i że bywa skuteczny. Więc my musimy mówić, to jest ostrzeżenie dla obecnie rządzących, że jeśli się nie zreflektują, nie cofną się z błędnej koncepcji rozdawania pieniędzy, których nie ma jeszcze, a nie wezmą się za wypracowanie pieniędzy tak, aby w przyszłości było co dzielić, a chcielibyśmy, żeby było więcej do podziału, to proszę państwa, grozi nam zaprzepaszczenie naszych wielkich osiągnięć narodowych z ostatnich 25 lat. I dlatego tutaj jestem, bo mam nadzieję, że wspólnym wysiłkiem
i godu, i środowisk politycznych dzisiejszej opozycji demokratycznej i taką troską obywatelską zdołamy trochę głośniej mówić, tak aby rządzący, którzy już ogłuchli, bo oni słyszą głównie siebie samych, słyszą głównie media publiczne, które kiedyś publiczne, które stały się dzisiaj mediami pisowskimi, słyszą tylko pochwały, słyszą tylko i wyłącznie poklask. Więc to naszym obowiązkiem, bo media takiej roli nie pełni, media publiczne. Naszą rolą jest mówić i ostrzegać, nie po to, żeby potem mieć satysfakcję, że nie mówiliśmy, a wyście wszystko zepsuli. Nie po to, tylko żeby ich rzeczywiście zawrócić ze złej drogi psucia demokracji, psucia gospodarki, psucia polskiej wspólnoty. Dziękuję bardzo. Przejdę do pytań. Pytanie pierwsze takie jest ogólne. Czy świat wariował? Mamy Brexit, mamy Kaczorów w Polsce, Orbana na Węgrzech, nieustający kryzys w Grecji, w Bułgarii i Mołdawii właśnie wygrali prorosyjscy populiści wybory. Mamy Trumpa w Stanach Zjednoczonych. No właśnie, co się dzieje? W krajach do tej pory był rozwój, rosła stopa życiowa, była wolność. Nagle pojawiają się ludzie, którzy chcą wolność zniszczyć, którzy prowadzą do ruiny gospodarki i prowadzą do zupełnie nieobliczalnych, być może w przyszłości, skutków swojego działania. Bo przecież mamy jeszcze otoczenie. Mamy Putina, mamy Turcję, Erdogana. To nie jest drobny kraj, to jest druga co do wielkości po amerykańskiej armii w NATO. Do czego to prowadzi i jak my się mamy w tym znaleźć? Da się dobrze już takim razie, prawda? Proszę Państwa, nie, świat nie zwariował, tylko świat ujawnił swoje różne mankamenty, felery, ujawnił różne problemy, ujawnił także słabość demokracji. No bo Putin ma się świetnie, nie zwariował, jest cyniczny aż do bólu i taki racjonalny. Inni też nie zwariowali. Tyle, że społeczeństwa w systemie demokratycznym dają wiarę, nie tylko dały, ale dają wiarę właśnie populistom, którzy stosując technikę właśnie typową dla populistów, czyli uproszczonego komunikatu, bez rozdawania, bez ograniczeń, obietnic, rozdawania także pieniędzy i bez myślenia o tym, co to będzie w przyszłości, uzyskali poklaski, uzyskali poparcie, uzyskują w dalszym ciągu. To nie jest specyfika Polski. Jest coś, jeśli nie wyjątkowego, to przynajmniej wartego podkreślenia. Mianowicie tak to już zawsze bywało, że populiści, radykałowie, antysystemowcy wygrywali tam, gdzie był kryzys gospodarczy. A w Polsce udało się wmówić ludziom, że Polska jest w ruinie. Wbrew najprostszym, tak powiem, metodą organoleptyczną można by zbadać, że Polska jest w rozwoju. No, no przecież to jest, było widoczne i jest widoczne gołym okiem, że nigdy takiego, nie tylko w statystykach, ale no po prostu przez obserwację, nigdy tak potężnego rozwoju Polska nie przeżywała. Od czasów, ale jeszcze pewnie łącznie z Kazimierzem Wielkim. I to prawda jest, że mamy złoty wiek dla Polski. A ludzie uwierzyli, że Polska jest w ruinie. Ludzie uwierzyli, że to, co widzą, obserwują, jest dla nich mniej ważne od tego, co czują. A czują różnie. Jednemu dokucza szwagier, drugiemu dokucza poseł, czwarty ma pretensje do świata, szósty do własnej małżonki i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś to się zebrało w postaci zwycięstwa populistów. Skąd się bierze to zwycięstwo? Jak można ludzi przekonać, że kraj w gigantycznym rozwoju
postrzegają przynajmniej na krótko. Jako kraj w ruinie, to jest tajemnica i duszy ludzkiej, ale to jest także tajemnica technik medialnych. Tajemnica duszy ludzkiej w moim przekonaniu polega na tym, że w każdym z nas, w każdym człowieku drzemie pokusa, jakby chęć takiego słyszenia rzeczy złych. No wiemy, że nic tak nie cieszy jak to, że u sąsiada krowa zdechła. Więc gdzieś jest w nas wszystkich potrzeba karmienia się także i złymi skojarzeniami, myślami. Problem polega, proszę Państwa, na tym, że oczywiście jest to kwestia proporcji, bo w każdym z nas też jest potrzeba, drzemie potrzeba dostrzegania świata jako pięknego, jako zachwycającego, pociągającego, świata dobrego. Pytanie jest o te proporcje. Każdy ma troszkę inne proporcje w sobie. Ale, proszę Państwa, jak to się dzieje, że można na tych negatywnych potrzebach ludzkich tak łatwo zagrać? To jest kwestia tego, że jedni politycy odwołują się do dobrych emocji, a inni do złych. Łatwiej wygrywają ci, którzy odwołują się do emocji negatywnych. To jest tak jak na rynku medialnym. No proszę Państwa, wygrywały, jeśli chodzi o ilość egzemplarzy sprzedawanych na całym świecie, te pisma, które pisały o jakichś krwawych, strasznych wydarzeniach, o morderstwach, o złodziejstwach, o zagrożeniach. Ludzie to czytali. Dlaczego? No taka jest dusza ludzka. Proszę Państwa, teraz niektórzy potrafią to wykorzystać. Potrafią to ubrać w jakąś logikę działania politycznego. Więc przechodzimy do mediów, proszę Państwa. No, nowym zjawiskiem, który według mnie zachwiał mechanizmem demokratycznym i zachwieje jeszcze bardziej w przyszłości, to są media społecznościowe, które rządzą się swoim prawem, gdzie nie ma odpowiedzialności za słowo, gdzie jest daleko posunięta anonimowość albo stuprocentowa anonimowość, gdzie jest możliwość bezkarnego opluwania ludzi, gdzie można w sposób zupełnie, nie tylko niekontrolowany, ale bez szans obrony, gdzie można być oplutym, obrzuconym błotem, można być zniszczony, można to zrobić z każdym. Warto pamiętać, ja tego doświadczyłem w kampanii prezydenckiej w sposób bardzo bolesny i doświadczam w dalszym ciągu, bo odnoszę wrażenie, że licząca się część propagandzistów obozu dzisiaj rządzącego z czasów kampanii wyborczej po prostu się przeniosła do mediów tak zwanych publicznych jeszcze. Uprawiają tą samą brudną robotę w dalszym ciągu, wykorzystując potencjał telewizji polskiej i innych mediów. Ale to najbardziej było widać w czasie kampanii w Stanach Zjednoczonych. No proszę Państwa, dzisiaj media amerykańskie już liczą i doliczyły się 800 tysięcy fikcyjnych, czyli fałszywych profili w internecie, w przestrzeni internetowej. To znaczy nieistniejących, ale działających, wysyłających różnego rodzaju hejty, informacje nieprawdziwe, fałszywe, kłamliwe, szkodliwe. Ludzie nieistniejący, ale zorganizowani w postaci całych instytucji, które tym się zajmują, które to uprawiają za pieniądze, a może z jakiejś z ochoty indywidualnej, tego nie wiem. Ale to jest nowe zjawisko. Ta broń dostała się w ręce populistów. Ta broń dostała się w ręce ludzi nieodpowiedzialnych i mających za nic demokrację. To jest największe zagrożenie na przyszłość. Dlatego, że jaka może być obrona przed tym zagrożeniem? Przed tymi tysiącami, dziesiątkami tysięcy, setkami tysięcy anonimowych ludzi, nieistniejących w ogóle, fikcyjnych postaci, którzy tworzą melodię w konkretnej sprawie dla najbardziej demokratycznym państwem. No, wydawało się, że to może być szybka reakcja. Oni mają zastępy, prawda,
hejterów, to my mamy, będziemy mieli zastępy obrońców. No tyle, że w współczesnym świecie news żyje parę godzin. To nie będzie, obrona skuteczna jest niemożliwa. Śni mi się to po nocy. Ale obawiam się, że mam rację, że w przyszłości obrona będzie polegała na tym, tak jak na wojnie. Obrona przez atak. To znaczy wszyscy będą urządzali tego rodzaju praktyki stosowali. Wszyscy będą stosowali metodę atakowania w sposób brudny, nieuczciwy, nieprawdziwy, konkurentny. Wszyscy będą urządzali to poprzez budowanie mechanizmów budzących hejt w stosunku do konkretnych osób, konkretnych konkurentów czy przeciwników. To jest śmiertelne zagrożenie dla demokracji, nie tylko Polski. Dam Państwu przykład. Teraz w telewizji publicznej jest tak powiem, z radością pokazują zdjęcia, te same, które były eksploatowane w kampanii wyborczej, gdzie rzekomo ja miałem skoczyć na fotel spikera w parlamencie japońskim. Proszę Państwa, słowo honoru, tam nie było żadnego krzesła, żadnego fotela, tam nic nie było poza postumentem, który służył do tego, żeby goście zwiedzający parlament mogli sobie zrobić zdjęcie na mównicy, tak jak ja zrobiłem zdjęcie. Nie ma sposobu obrony przed próbą pokazania tego w krzywym zwierciadle, zinterpretowania tego w sposób nienawistny, nieprawdziwy i szkodliwy. I takie sytuacje będą tworzone w przyszłości w stosunku do wszystkich. Warto więc przypomnieć dzisiaj rządzącym, którzy w moim przekonaniu częściowo dlatego wygrali, że potrafili w sposób bezwzględny, brutalny, chamski stosować tę technikę, że i oni kiedyś padną jej ofiarą. Że sam na własnej skórze doświadczyłem, kiedy dyskutowałem z Bredniami Smoleńskimi, kiedy pan Gmysz napisał, że za pomocą spektrografu jonowego wykryto teodryl topolewie. Ja, żeby wyjaśnić, że to jest niemożliwe, musiałem napisać kilka stron referatu z chemii fizycznej, który pewnie mało kto zrozumiał i mało kto przeczytał. Problem polega również na tym, o czym, poza tym, o czym pan prezydent już mówił, że właśnie strasznie łatwo jest rzucić kłamstwo. Kłamstwo się rzuca dwoma słowami, trzema słowami, jednym zdaniem. Wytłumaczyć, że to jest kłamstwo i przekonać ludzi, to trzeba właśnie pisać same, że Polska nie ma przemysłu. I ludzie w to wierzą. Panie prezydencie, jeszcze chciałem to tak w skali światowej. Ale wiesz co, coś powiem, nie warto pisać referatu. Bo nie ma sensu. Nie, zwłaszcza, że nie kłamstwo. Trzeba. Nam się wydaje, że jak napiszemy, powiemy prawdę, to prawda nas wyzwoli albo uratuje. Z przykrością to mówię, ale trzeba wierzyć we własną prawdę. Ale jeśli chce się z niej zrobić oręż polityczny, to trzeba mówić dramatycznie prostym, żeby nie powiedzieć prymitywnym językiem. Prawda musi od czasu do czasu przyjmować charakter czy wygląd cepa. Można i prawdą, krótko sformułowaną, nie referatem, można nieźle przyłożyć. Proszę Państwa, i dzisiaj obecna władza się podkłada. Tak, ona nam daje cep do ręki. Cep absolutnej prawdy w postaci zagrożenia dla egzystencji i dla rozwoju polskiej gospodarki. Tak, tylko jest pewien problem taki, że trzeba strasznie uważać, żeby nie przekroczyć przy tym pewnej granicy, kiedy dla uproszczenia, dla przyłożenia przeciwnikowi zaczynamy mówić nieprawdę. Ja mam takie powiedzenie, może troszeczkę... No dobrze, a to ja ci dam przykład, rozpoznałem. Nie, niebezpieczne tematy, pamiętam, proszę Państwa. Oczywiście, że nie, w ogóle nie wolno, ja uważam, całe życie staram się nigdy nie oszukiwać ani swoich wyborców, ani w ogóle opinii publicznej. Chyba jestem jeden z niewielu ludzi w polityce, którzy tyle czasu funkcjonowali w niej i nigdy nie dałem żadnej obietnicy bez pokrycia. Proszę sprawdzić, kto znajdzie choć jedną moją obietnicę wyborczą, której nie zrealizowałem, a przynajmniej nie próbowałem zrealizować, mogłem się, ale chyba żadnej nie składałem takiej, której nie mogłem sam zrealizować, to proszę bardzo, to zapraszam wtedy na piwo czy na kawę.
nagrodę. Samochodowy, nie, nie ma. Nie ma takiego, według mnie nie było takiego przypadku. To powiem tak, no można tak samo i tak jak dzisiaj uprawia tą propagandę, uprawiają media publiczne, można nie kłamać, ale można zadawać pytania. Można sugerować, można nie wpadając od razu w insynuację. No. Ja już nie dam tego przykładu z Poznania. Czyli jak to Bartoszewski mówił, warto być przyzwoity. Ja mam takie jeszcze pytanie nawiązujące do tego tematu w dalszym ciągu. Jesteśmy atakowani, zarówno pan prezydent, jak i większość z nas, kodowców, że jesteśmy komuniści i złodzieje. Prawda? I spotykamy się z reakcjami prywatnych ludzi, którzy się do nas tak zwracają. Do mnie się na jednym z wieców zwrócił taki narodowiec, że ja mam bezbecką emeryturę. Prawda? No my akurat chyba jak tu siedzimy, żeśmy się trochę przesiedzieli. Nie tylko za stołem. Proszę Państwa, jeszcze jest taka historia, że dlaczego jest tak dużo ludzi w starszym wieku w KOD-zie? Bo w moim przekonaniu utworzyli go przede wszystkim ludzie z pierwszej Solidarności, którzy po prostu już wiedzieli, czym to grozi. No i tak właśnie, jak mamy teraz przekonać opinię społeczną, że nie jesteśmy komuniści, nie jesteśmy złodzieje, no nie wiem, co tłumaczyć, mamy chodzić, wyjaśniać. Się tłumaczy. A każdy, kto się tłumaczy, jest podwójnie podejrzany, że masz czego się tłumaczyć. Niech się oni tłumaczą. Niech się tłumaczą z mojego sędziego Kryże, który był wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a który mnie wcześniej zamykał do więzienia za organizowanie demonstracji przed grobem nieznanego żołnierza 11 listopada 1979 roku razem z innymi przyjaciółmi z podziemia komunistycznego. Niech się tłumaczy za pana Piotrowicz. Niech się tłumaczą za Jurka Targarskiego, za różnych innych ludzi. Niech oni się tłumaczą. Trzeba ich pytać. Trzeba się pozbyć pokusy tłumaczenia się. Oni po to atakują, żebyśmy my się tłumaczyli. No to trzeba ich atakować pytaniami. Oni. Trzeba im się rewanżować tym samym. Naprawdę jest czym. Nie chcę, tylko każdy z nas czuje pewien niepokój, czy można stosować takie brzydkie metody. Mam się od czasu do czasu. Nie tylko, że można, ale trzeba. Proszę Państwa, to jest takie towarzystwo, że się cofnie tylko i wyłącznie wtedy, jak dostanie tym cepem prawdy w łeb. Trzeba czasami mieć odwagę i lać się dechą z takimi ludźmi. Proszę Państwa, ja nie będę dalej udawał, że jestem tak mądry i oddaję głos sali. Nie udawaj, że jesteś taki łagodny. Dobra. Kto z Państwa ma jakieś pytania? O, proszę bardzo. Może ktoś będzie podawał mikrofon. Proszę Państwa, jako że stamtąd jestem, proszę pozwolić, że ja tak. Pański ojciec, a kobiec i moi kuzyni, starsi ode mnie o pokolenie, nieraz, o pół pokolenia, ja tak byłem dzieckiem, razem zdobywali Wilno w operacji. Ale ja chcę panu, panie prezydencie, podziękować nie tylko za to, że pan tutaj jest, ale za pańską osobę, za to, jak pan sprawował urząd prezydenta. Bo był pan... Był pan szkalowany, był pan pomawiany w żadnym razie i do potępienia, wyłącznie do potępienia. I dlatego tak mocno to tutaj akcentuję. Natomiast chciałbym zadać panu prezydentowi pytanie następujące.
czy wtedy, gdy obserwowałem przecież pańską kampanię wyborczą, chodziłem tam, gdzie mogłem, żeby poparcie dla pana manifestować. Ja jestem starym solidarnościowcem. Pierwsza solidarność, później internowanie, wiele miesięcy i tak dalej. Tutaj Krystyna ze mną jest również, która podobny ma los i tak dalej. Wielu nas tutaj jest więzionych, prześladowanych. Tak dalece, że kilka miesięcy po wypuszczeniu mnie z internowania jeszcze Łubek leżał na trawniku przed moim blokiem, bo w bloku mieszkam, prawda? Więc byliśmy, ja byłem inwigilowany przez większość życia, prawda? Mimo to nie załamywaliśmy się. Przepraszam. I bardzo się cieszę, że pan tutaj mobilizuje wszystkich. Właśnie tego nam potrzeba. Inspiracji. Inspiracji do oporu, do stawiania oporu. Nie mamy prawa opuścić rąk. A my to człowiek, który dźwiga ósmy krzyżyk. Ja czuję się młody, no ale mam wyrany. Ale właśnie do pytania, którego tutaj nie dokończyłem jeszcze. Mianowicie, czy w tej sytuacji, w której było widać, że przecież to nie jest to, co robiono panu, to nie jest normalne, to są bojówki. Czy prawnicy, którzy panu towarzyszyli, którzy pobierali pana, nie byli w stanie w pewnych sytuacjach najzwyczajniej zaskarżyć zachowań bojówkarskich? Bo to już nie była normalna procedura wydarzeń sprzeciwu. To było bojówkarstwo, które mnie osobiście jako człowieka no, ze skołatanym jednak systemem nerwowym prowadzało do pasji. Sam chętnie bym wtedy wystąpił z jakąś interwencją fizyczną, ale no nie mam szans. I na koniec jeszcze chcę tutaj przypomnieć, że pana prezydenta prezentuje człowiek o ogromnych zasługach, który jest przecież twórcą pojęcia Komitet Obrony Demokracji. Polecam książki pana Krzysztofa Lozińskiego, z tej rodziny Lozińskich, tak, które są świetne. Mam nadzieję, że są do dostania, bo ja nie do dostania. Prezydenta Komorowskiego. No oczywiście prezydenta Komorowskiego to wszyscy znają. Natomiast pana inżyniera w dodatku, himalajistę, świetnego pisarza, nie wszyscy znają. Ja też nie tak dawno, bo jako że w Poznaniu mieszkam, prawda, i tak dalej, więc z Warszawą nie miałem kontaktów bliskich, chociaż tam pierwszą książkę wydałem. Tyle na razie, dziękuję. A szkoda, bo inżynierowie na obu są bardziej konkretni. Dobre połączenie. Inżynier i na przykład dziennikarz. Inżynier i poeta. Inżynier i poeta. Bardzo serdecznie dziękuję za tak miłe słowa adresowane do mnie i do mojego ojca również. To mogę oczywiście, jeżeli kogoś z Państwa interesują losy mojej rodziny, to właśnie w książce, która jest tutaj także dzisiaj do nabycia. Ale to może być okazja, żeby coś Państwu opowiedzieć. Pewnego, co dla mnie jest też pewną ilustracją postaw, które są naszym problemem. Tutaj właśnie padła informacja, że mój ojciec był żołnierzem armii krajowej, zdobyła Wilno, cała rodzina była w armii krajowej, mama była tak samo w armii krajowej, nasze niby postryj, który zginął jako żołnierz polskiej konspiracji, gdy miał lat 16. I cała rodzina z tradycji jakosa. Ale nigdy nie uważam, że należy się tym specjalnie chwalić, ani czynić z tego jakiegoś wielkiego wyróżnika. No bo uważałem, że to jest normalne. Może to po prostu jest jakimś w ogóle wyróżnieniem pozytywnym, którym ja doświadczyłem, że się urodziłem w takiej rodzinie, ale no to, że jaka moja zasługa? Specjalnie żadna. No ale pamiętam, kiedyś to były poprzednie wybory, wybory prezydenckie, które wygrałem. Moim kandydatem, konkurentem był Jarosław Kaczyński. No i ja tam poszedłem trochę przez zaskoczenie do studia telewizji publicznej na Wołomicza. No i wchodzę i są przygotowane fotele.
jest Dania również, siadam i puszczają takie zajawki o poszczególnych kandydatach, takie filmiki. O mnie pełen złośliwość, to była telewizja Wittsteina wtedy, pełen złośliwości, różnych aluzji nieprawdziwych i tak dalej. No i puszczają film o Jarosławie Kaczyńskim. Jedna wielka laurka, patriotka, z rodziny patriotycznej. Oboje rodzice, żołnierze Armii Krajowej, Powstania Warszawskiego. I widać w filmie leci chłopiec z butelką benzyny, każdy myśli może Jarek. Paska poczerwona na mnie. No i syn, oboje rodzice, powstańcy warszawscy. Ja patrzę i pamiętam, przeżyłem jakiś szok autentyczny. Bo przecież jego mama miała w 1944 roku 14 lat i w ogóle nie było w Warszawie. Myślę, człowieku, przecież to nieprawda. Co więcej, ty wiesz, że ja wiem, że to nie jest prawda, bo moja ciotka była koleżanką z powstania, z konspiracji jego ojca w Baszcie, w Warszawie. Ja mogę powiedzieć, szczegóły życia rodziny Kaczyńskiej znałem zawsze. Przecież ty wiesz, że to jest po prostu nieprawda, jak ty możesz pozwolić na to, żeby tak przy tobie, przy mnie, przy innych, na całą Polskę leciała nieprawda w imię jakiegoś politycznie użytecznego mitu. No nic, łyka jak gęś kluski. Wszystko w porządku. Proszę Państwa, to jest, według mnie, opowiadam tę historię dlatego, żeby uzmysłowić, oni się pchają z każdą zasługą rodzinną, jak z, tak powiem, już nie powiem z czym na jarno, bo znowu widzę niegrzecznie, ale pchają się po prostu, sprzedają to cały czas mówiąc o sobie, my patrioci, my z rodzin Akowskich, tamto, a inni to dzieci resortowe i tak dalej, i tak dalej. A my mamy poczucie skrępowania, no, że nawet jeśli to jest stuprocentowa prawda o zasługach rodziców, dziadków i innych, no to się tym nie chwalę. Jestem z tego dumny, ale no, to nie jest moja zasługa. I nie używam tego w celach politycznych. Więc być może należy to zweryfikować, proszę Państwa. I zacząć mówić właśnie, gdzie były tradycje mądrego polskiego patriotyzmu. Jak to się ma także do dumy poznaniaków, Wielkopolan, z tego, że potrafili nie tylko ginąć, ale i pracować dla Polski. Może trzeba mówić o tym, że często ich różne rzekome zasługi są wymyślone. Są cząstką mitu tworzonego. Może nie namawiam, żeby tworzyć własne mity w sposób sztuczny, ale może trzeba z własnej, prawdziwej tradycji niepodległościowej, demokratycznej, może solidarnościowej, wybrać to, wokół czego będziemy mogli budować wspólną dumę. I robić to w sposób konsekwentny, zdecydowany, powstrzymując ich przed wchodzeniem w sposób nieprawny na pola, gdzie próbują uzyskać monopol na polski patriotyzm. Bo nie mogą dostać, nie zasłużyli na to i to nieprawdziwe jest. Dlatego Państwu to opowiedziałam. My czasami grzeszymy nadmierną, tak powiem, skromnością, nadmiernym wycofaniem, uważaniem, że jak sam się nie pochwalę, to inny nie pochwala, no to niekoniecznie tak wygląda. Czasami trzeba właśnie walić dechą w łeb, jak zasłużyli, a czasami też trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć, my jesteśmy.